Siemaneczko ludzie! Co tam? Ja wam powiem, że jest 21 dzień czerwca, czyli co? Czyli pierwszy dzień lata. Dlatego pragnę wam wszystkim życzyć wszystkiego najlepszego na wakacje. No i znowu wracam sobie z Krakowa, tak? Wracam sobie z Krakowa, jest co? Jest czwartek, czyli 21 dzień czerwca, pierwszy dzień lata. Wszystko jest zajebiste, rozumiecie, endorfiny, hormony szczęścia, o Jezu, na dodatek jeszcze bardziej, znaczy skąpiej ubrane kobiety, bo jest bardzo gorąco, mam teraz zamknięte okna, jest mi cholernie gorąco, leje się ze mnie. Dobra, co ja wam chcę powiedzieć dzisiaj? Parę takich spraw, ja wiem, organizacyjnych można to powiedzieć, bo można to nazwać organizacyjnymi sprawami. Mianowicie, w tym momencie, ja chyba dzisiaj wrzucę ten vlog, więc mogę mówić, że w tym momencie są wrzucane materiały u mnie na kanał z Larego 7. Niestety nie mam nic więcej nagrane w zapasie, dlatego wrzucam jeden odcinek dziennie. I jest ten problem dlatego, że ja w przyszłym tygodniu od poniedziałku zaczynam egzaminy, czyli zaczyna mi się sesja na uczelni. To są takie egzaminy, które są do dupy i masakra. Trzeba je zdać jakoś po prostu, więc trzeba się na nie uczyć. No ja się już uczę w miarę od, znaczy przynajmniej staram się uczyć od poniedziałku. No i jakoś to idzie, okej, jakoś to idzie, ale nie będę miał czasu nagrywać dla was materiałów, dlatego bądźcie wyrozumiali, możecie oglądać moje inne, starsze materiały w tym czasie. Ja wam czasami tam będę wrzucał na Facebooka. No i właśnie, i Facebook. Bardzo zachęcam do tego, żeby ktoś zlajkował moją stronę na Facebooku, dlatego że tam bardzo często jakieś posty wrzucam, coś tam, jakiś film, jakiś teledysk, jakieś w ogóle pytania do was mam i tak dalej, i tak dalej. A mianowicie, jeżeli chodzi o pytania, no to właśnie, przymierzam się do zmiany komputera. Mam teraz, mój komputer ma 4 lata, więc już jest, można powiedzieć, dosyć starutki, ale daję sobie jeszcze radę z takim Battlefieldem. Jednak jak wiecie, to przy nagrywaniu Battlefielda na dłuższą metę nie daję sobie rady. Ale ten komputer jest bardzo fajny. Chyba go sobie zostawię. Nie wiem, czy będę go sprzedawał, więc nie pytajcie na razie. Najprawdopodobniej wywiozę go tutaj do Krakowa i będę nagrywał na nim właśnie, jak będę na studiach w ciągu tygodnia. No i planuję zakupić jakiś nowy komputer. I tutaj teraz pytanie do osób, które się naprawdę znają na komputerach. Ponieważ ostatnimi czasy siedzę bardzo dużo na tych różnych sklepach internetowych i w forach tych PC Lab, Benchmark i tak dalej. I po prostu pytam o każdy szczegół, o każdą część do komputera, bo ja chcę sobie złożyć oczywiście szczęście, kto kupuje całego kompa gdzieś tam w MediaMarkcie czy coś. Także nie róbcie tego, jakby ktoś jeszcze o tym nie wiedział. No i składam wszystko po kolei, biorąc pod uwagę to, czy coś jest bardziej optymalne, czyli najbardziej optymalny jakiś zestaw. Bo na przykład dajmy na to, jest GeForce GTX 9680, a on nie jest aż tak bardzo, znaczy nie jest na tyle wydajniejszy od 670, żeby móc płacić dodatkowo tyle pieniędzy za tą lepszą kartę. Przy takich tych już wygórowanych, naprawdę super wypasionych, dajmy na to, nowych kartach, różnica cenowa nie jest warta różnicy wydajnościowej, że tak się wyrażę. Dlatego zbieram jakiś tam ten najbardziej wydajny zestaw, ale też z perspektywą na przyszłość. Więc na Facebooku pytam się was, wrzucam moje zestawy, wy wrzucacie swoje zestawy, także na Facebooka zapraszam. Oczywiście macie tutaj zawsze gdzieś we vlogu, w rogu link i tam też pojawiają się różne inne ciekawe rzeczy, bo przyznajmy szczerze, biuletyn nie każdy ogląda. Dobra. I to by było chyba... Nie, jeszcze. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, bo się ogólnie tym nie chwaliłem. Nie wiem, czy jest się czym chwalić. Niektórzy myślą, że tak. Ale ja was po prostu serdecznie zapraszam na serwis tvgry.pl. Na pewno znacie, jeżeli ktoś nie zna, no to zapraszam właśnie na tvgry.pl. Bo tam też pojawiają się moje materiały wraz z materiałami innych, nowych osób. W ramach... No się nazywamy Geeks United.
Także u mnie na kanale w ogóle macie odnośnik też z prawej strony. U mnie na kanale jest odnośnik z prawej strony, właśnie Seto na tvgry.pl. I tam sobie sprawdźcie, wpisujecie w wyszukiwarce Geeks UTD i macie wszystkie nasze materiały. Ostatnio jest wrzucony właśnie z Larego, więc zapraszam do zapoznania się. To są takie krótkie, nie nazywam tego recenzjami, po prostu przedstawienie zazwyczaj starszych gier. Ja się zajmuję przygodówkami i RPG. No i właśnie takie materiały tam do 7-10 minut są wrzucane. Także jeżeli komuś się będzie podobało, to ocencie, komentujcie tam również. Tylko proszę, bardzo proszę, nie chcę, żeby tam się zrobił śmietnik. O co mi chodzi? O to, że tam jest dosyć specyficzne środowisko, które jest wymagające. Więc jeżeli ktoś będzie na przykład, dajmy na to mój filmik, jechał, w sensie, że on jest nieprofesjonalny, że to jest do dupy, że to jest do dupy, to bardzo serdecznie was proszę, nie wyzywajcie się nawzajem, nie wdawajcie się w kłótnie z takimi osobami, dlatego że materiał może się nie podobać. Materiał może się nie podobać, ktoś może dać łapkę w dół, ktoś może napisać zły komentarz, że coś jest źle. I to wszystko motywuje do tego, żeby następnym razem było lepiej. Nie chcę tam żadnego śmietnika, żeby ktoś się z kimś kłócił. Każdy ma swoje zdanie i każdy może się wypowiedzieć na temat danego materiału opublikowanego w internecie. No nie? No! Także mam nadzieję, że będziecie grzeczni, jeżeli tam zajrzycie. I ostatnia sprawa, to będzie tak na szybko, nie mam nic więcej do powiedzenia. Możecie mi zgłaszać jakieś wasze propozycje odnośnie następnego Let's Play'a. Ja to postaram się wziąć pod uwagę, jeżeli oczywiście będę miał jakiś inny pomysł, to go oczywiście zrealizuję. Na przykład może nie będę miał na daną grę, którą zaproponujecie, ochoty. I róbcie to tak. Teraz się zastanawiam, czy na Facebooku, czy w komentarzach. Dobra, w komentarzach. Piszcie w komentarzach tytuł gry. Tytuł gry, którą chcielibyście, żebym ja nagrał w ramach Let's Play'a. Ojej, Jerzyk tam leżał. No cóż, dobra. Piszcie tytuł gry, którą chcecie, żebym nagrał. I żeby tego nie było strasznie dużo, to jeżeli znajdziecie tytuł, który popieracie, żebym nagrał, co tam się dzieje, pełno kurna tir. Jeżeli znajdziecie tytuł, który wy chcecie, żebym nagrał, to dajcie temu komentarzowi łapkę w górę. Serio. Jezu, co tu się dzieje? Tiry nie mogą pod górkę lekko wyciągnąć, czy co? No, także dajcie temu komentarzowi, który przypadł wam do gustu z tytułem gry, łapkę w górę. Będzie mi po prostu wtedy o wiele, wiele łatwiej, bo tych komentarzy pod vlogami się pojawia dosyć sporo. Także będę musiał je wszystkie przeglądać i brać pod uwagę każdy tytuł. Więc jeżeli jakiś się już pojawił, to nie piszcie go ponownie, tylko dajcie łapkę w górę. Oczywiście jeszcze musi być zastrzeżenie, że tą grę mam, no ale postaram się, żebym nie miał i miałbym na nią ochotę, to postaram się ją zdobyć. Aha, jeszcze wam nie powiedziałem o komputerze, w sensie do jakiej ceny. Na początku zamierzałem kupić komputer za do 4000, około 4000. Ale po rzuceniu okiem na to, ile kosztuje sam system operacyjny Windows 7 i 64 bity, to stwierdziłem, że jednak trochę tą granicę trzeba zawyżyć. Więc komputer składam gdzieś w granicach około 5000. Tak, właśnie w takich granicach. Jest to dosyć sporo. Wiem. Teraz pewnie każdy z was pomyśli, już miałem takie komentarze na Facebooku, że ło, Seto, ale ty masz kasy, jak lodu, że kupujesz taki komputer wypasiony. Nie, kochani, nie. Ja już przez tyle lat zbieram pieniądze takie za skórniaki i dopiero teraz mam pieniądze, żeby wymienić komputer. Bo w życiu każdego człowieka przychodzi taki moment, że w końcu musi na swoje kaprysy albo na swoje jakieś tam po prostu zachcianki, chociaż to mniejsza, na swoje zachcianki przyjdzie mu po prostu płacić ze swojej kieszeni. No i trzeba mieć jakieś te oszczędności i zachęcam was wszystkich do tego, żeby sobie te oszczędności jakoś tam organizować, prawda? Przez te kilka lat naprawdę można uzbierać
jakieś tam pieniądze, żeby na przykład sobie wymienić w końcu komputer i później znowu będę bitował przez następne lata, bo wszystko sobie normalnie prawie wywalę. No okej, dobra. Także powiedziałem wam co chciałem, wyżaliłem się, słonko daje, kobiety fajne. Także dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Jeżeli wam się podobało to, co ja tutaj pitoliłem dzisiaj przez chwilę, to dajcie łapkę w górę, oceńcie, komentujcie i pamiętajcie, zgłaszajcie swoje typy i komputerów, i gier, które chcecie, żebym nagrał. Ale to był pytalski, nie? Takie pokazanie. Dobra. Nie to, żebym miał coś. Dobra, na razie, cześć!